Hop, proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra. Witam, witam, witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojo-Rojewski i jego biała łapka w górę. Witają Was bardzo serdecznie przy okazji kolejnego unboxinga, których być może troszeczkę ostatnimi czasy brakowało, ale jak już wracamy, to wracamy z przegrubym przytupem. W ramach wczorajszej premiery w myśl kampanii gry Halo Infinite. Moi drodzy, przed nami forma bardzo bogatego presspaka, jeśli chodzi właśnie o tego typu skrzynię prezentującą takie charakterystyczne kolory związane z całą serią przygód Master Szefa, który nigdy nie musiał oddawać fartucha, bo zawsze gotował nam pyszne gamingowe dania, które być może nie były nigdy tak popularne w Europie, w naszym kraju, jak w Stanach Zjednoczonych, z naciskiem na konsole. Co nie zmienia faktu, że wczorajszy gameplay, do którego macie linka, interaktywną kafelkę pod koniec materiału w ramach outra, pobawiliśmy się kampanią na streamie. Odsłona pode mnie, bo i otwarty świat, i elementy RPG, fajne strzelanie, także zapraszam serdecznie. Wczoraj kampania, dzisiaj unboxing, a jutro bardzo fajne multi na streamie w ramach takiej troszeczkę potyczki wojny streamerów. Ale to więcej info wkrótce. Moi drodzy, myślę, że zanim przejdziemy do otwarcia tej skrzyni, musimy zapoznać się tutaj, proszę bardzo, unlock, musimy zapoznać się z tajnymi dokumentami. Tylko nie wiem, czy Wam je mogę pokazać, bo są classified. No ale pora tą charakterystyczną, o charakterystycznej równie kolorystyce, takiej zieleni właśnie Master Szefa z przetartym takim bojowym battle tested metalem otworzyć. Także najpierw otworzymy sobie to i tam chyba będzie kluczyk do tego, zobaczymy. Proszę bardzo, i tutaj na dzień dobry witają nas takie cuda, identyfikator spersonalizowany. Royson 1192. Nie korzystałem jeszcze z odblokowania tego kodu, także możecie to zrobić sami. Mamy tutaj jakby skrót, takie szybkie sterowanie. Poznaj swoją broń, czemu nie? Ok. Karnet bojowy, klimatyczna odezwa, utrzymana w lore klimacie samej gry. No i tutaj taka saszetka malutka, otwieramy, proszę bardzo, wyjmujemy, co jest w środku. No proszę bardzo, w środku właśnie kluczyki, które pomogą nam otworzyć skrzynię. Także zróbmy to sprawnie, na tyle, na ile możemy. Hop, proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra. Okej, to sobie chyba musimy odwrócić w ten sposób. Alright. No i mamy skrzynkę. Takie skrzynki to ja lubię otwierać. W ogóle jest oczywiście okazja, jubileusz, dwudziestolecie tutaj serii Halo. Fajnie. Także jeszcze raz dziękuję. Oczywiście Xbox Polska, Microsoft, grubo. No i mamy tutaj, moi drodzy, trzy o różnych rozmiarach pod kątem gabarytów takie wkładki, kasetki. No myślę, że zaczniemy chronologicznie, prawda? Czemu nie? Zróbmy to. O, proszę, moi drodzy, proszę. I naszym oczom, cóż się tu ukazuje? Cóż się tu ukazuje? Myszka oczywiście utrzymana w kolorystyce zieleni, pomarańczu, czerni, szarości. Bardzo fajnie. Bardzo lubię takie praktyczne fanty, jak i no, wizualnie adekwatne pod kątem właśnie tej wspomnianej kolorystyki, kojarzącej się od razu właśnie z serią Halo. Ale co ja tu widzę, to nie tylko. Sprawdźmy. No i proszę, tutaj jakieś kody, z tyłu takich karteczek związane pewnie z jakimiś bonusami, wirtualnościami, które zapewne będą mnie czekać w multi, może jakieś skórki, kto wie. Razer, oczywiście, jeśli chodzi o mychę, czyli jest to Razer, dobrze, warto wiedzieć. No i taka, kurde, kurtałka, proszę bardzo, UNSC, symbol, logo 117, proszę bardzo. Fajna sprawa, taka przeciwdeszczowa, kurtałka, kaptur, super, no to mamy praktykę
pod kątem odzieży i pod kątem urządzeń wskazujących tutaj. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Kurde, wypas, na razie wypas, to co? Lecimy z dwójeczką tutaj. Dwójeczka, okej. Okay. Wyciągamy i co my tu mamy? Klawiatura. Też Razer, chyba model Black Widow, tak mi się wydaje. I proszę, naklejeczki tutaj, też mi się tutaj będą naklejeczki tutaj na ścianę, będą super. Wow, a sobie wymienię, bo to jest czyściutka. Tutaj proszę bardzo, takie cuda. Dobrze, będzie mi wszystko do ścian pasowało, ja mam strasznie xboxowy pokój, moje prywatne sanktuarium odbioru, a wy możecie w 4K teraz vlogi tego typu oglądać, także myślę, na pewno się to odbije pozytywnie, jeśli chodzi o jakość, przynajmniej tą techniczną, moich wesołych unboxingów. Super wypas, podkładeczka, tu też loga, cuda. No i zostało nam coś największego, chociaż mam wrażenie, że już były tak tłuste rzeczy, klawiatura, myszka, kurtka, jakieś bonusy. Co tu może być? Proszę bardzo, toż to oficjalny hełm samego master szefa, ale wypas, o, mogę wam pomachać, bo nawet mnie widzicie w tym momencie. Ale super, ale patrzcie, aż mi takich półek specjalnych pod tego typu fanty dla mojego kolekcjonerskiego serduszka brakuje, bo przecież to, proszę bardzo, tu mamy Mass Effecta, mamy Fallouta. Gdzie ja teraz ciebie wsadzę, mój zielony przyjacielu? Co ja teraz z tobą zrobię? O, proszę tutaj, a tu jakaś specjalna podstawka? Tak, bo tu muzyczka wcześniej leciała. Ja kocham muzykę z Halo, ubóstwem, jestem ogromnym fanem. O! Nie wiem, czy słyszycie. W tyle i tak puściłem oryginał. Nie no, wypas. Powiem wam szczerze, że dawno się nie spotkałem z tak wypasionym, absolutnie kolekcjonerskim, wyjątkowym, specjalnym presspakiem, który by zawierał tak niesamowicie praktyczne na wielu poziomach fanty, jednocześnie tak doskonale utrzymane w klimacie samej gry. No ale tak to jest. Jeśli mamy, powiedzmy, jakąś grę utrzymaną w charakterystycznej kolorystyce, to potem jest nam łatwo, powiedzmy, jakby zaprojektować fanty tego typu, bo żeby nie szukać daleko, no to nie wiem, czerń i złoto, jeśli chodzi oczywiście o Deus Exa, czy biel i pomarańcz, jeśli chodzi o Division, tam proszę, wiadomo, o co chodzi, czerń i żółć, cyberpunk. Każdy ma jakby takie swoje charakterystyczne kolory. Czarno-czerwony, Gears of War, mógłbym wymieniać. No nic, no jeszcze raz dziękuję, nie tyle za same fanty, które mega mi się przydadzą pod kątem jakby podziwiania ich jako nośniki wspomnień gdzieś tam na półeczkach, czy też pod kątem praktyki, jeśli chodzi o kosztowanie samego gamingu. Także jeszcze raz dziękuję, no i przede wszystkim za to, że mogłem dla was nagrać taki materiał dzięki uprzejmości właśnie Xbox Polska, Microsoft, serdeczna tarcza. I tak jak wcześniej wspomniałem, zapraszam serdecznie do zapoznania się z moimi pierwszymi wrażeniami, jeśli chodzi o kampanię, a pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o multi, pojawią się już jutro na streamie. Serdeczna tarcza, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejas!